Posłowie Konfederacji odchodzą z partii Korwin. Byli członkowie partii Korwin zakładają nową, wolnościową partię, zostając jednocześnie w Konfederacji. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądacie Info24 News. Witam Was w Info24 News, najbardziej obiektywnym, rzetelnym i sarkastycznym programie informacyjnym w Polsce. Posłowie Konfederacji Artur Dziambor, Jakub Kulesza oraz Dobromir Sośnierz ogłosili 8 marca podczas konferencji w Sejmie, że odchodzą z partii Korwin i zakładają nową, wolnościową partię. Rozpoczynamy właśnie budowę czwartej nogi Konfederacji. Czwartej nogi, która będzie wolnościowa. Będzie to wolnościowa, nowa partia, która będzie funkcjonowała w tym momencie w ramach Konfederacji. Niestety nie znamy szczegółów co do nazwy nowej partii. O wszystkich działaniach poinformujemy w dniu złożenia dokumentów rejestrowych. Była już jedna partia, która najpierw zdecydowała, ogłosiła, jaką nazwę wybierze, a później miała problem, by tą nazwę zarejestrować. Także my tego błędu nie popełniamy, uczymy się na błędach innych. To Konfederacja jest tym projektem, który pozwolił, byśmy my, jako różne środowiska ideowej prawicy, mogli reprezentować swoich wyborców w Sejmie. Dlatego też zdecydowaliśmy się rozszerzyć formułę Konfederacji. Konfederacja potrzebuje czwartej nogi. Konfederacja potrzebuje tej czwartej nogi, która będzie nogą prawdziwie wolnościową, która będzie formacją zajmującą się tematami gospodarczymi, bo my od tych tematów nie uciekamy. Czyli do tej pory partia Korwin nie była prawdziwie wolnościowa? Zapewne pojawi się wiele pytań, jak się zaangażować, jak dołączyć. Wiele głosów, że całe życie czekaliśmy na taką partię prawdziwą, wolnościową, pozbawionej kontrowersyjnych, ekscentrycznych wypowiedzi lidera partii Korwin. Rozumiem, że partia Korwin między innymi przez swojego lidera jest kontrowersyjna, ale jednocześnie chyba jednak jest prawdziwie wolnościowa. Czy nie? Posłowie Konfederacji przedstawili dwa powody odejścia z partii Korwin. Pierwszym powodem jest chęć skupienia się na gospodarce, a nie obecnej sytuacji na Ukrainie. Sytuacja, którą w tym momencie mamy, sytuacja, w której znalazła się Polska, z powodu również tego bestialskiego napadu Rosji na Ukrainę, to jest sytuacja, w której bardzo będzie brakowało przekazu typowo rynkowego, gospodarczego. Już dziś widzimy, że wręcz nie ma zainteresowania tym, żeby się skupiać właśnie na tych tematach. Tymczasem całkowicie zapomnieliśmy i jakby nie rozmawiamy o tym, że jest ogromna inflacja. Nie rozmawiamy o tym, że słabnie złoty. Nie rozmawiamy o tym, jak wyglądają w tym momencie sytuacje życiowe kredytobiorców. Nie rozmawiamy też o tym, jakie będą rozwiązania dla Polski na przyszłość, tą przyszłość najbliższą, tą związaną również z tą sytuacją na Ukrainie właśnie. Zastanawiam się, czy do tej pory członkowie partii Korwin nie mogli w ramach Konfederacji wypowiadać się na tematy gospodarcze? Nie mogli przedstawiać i omawiać swoich projektów ustaw? Z tego co pamiętam, to nawet to robili, przedstawiając na przykład projekt ustawy o tanim paliwie. My jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązania są sensowne i ta ustawa tanie paliwo, o której wspominam, przecież połowa z niej jest już zrealizowana. Co oznacza, że to jest sensowne rozwiązanie. Więc to jest nasz cel i niekoniecznie chcielibyśmy spędzać 90% czasu na odbijanie komentarzy na temat komentarzy. Chcielibyśmy skupić się na pracy parlamentarnej, tej, po którą tutaj jesteśmy, i chcielibyśmy skupić się na pracy merytorycznej. Ustawa tanie paliwo jest pierwszą taką, którą będziemy tutaj bardzo mocno forsować, bo uważamy, że powinna wejść natychmiast. A później będą kolejne. Czyżby odbijanie komentarzy na temat komentarzy to nawiązanie do kontrowersyjnych wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikkego? Wydaje się, że tak, ponieważ jest to drugi powód odejścia trzech posłów z partii Korwin. Po prawdziwej kanonadzie nieodpowiedzialnych wypowiedzi prezesa na tematy, nazwijmy to, ukraińskie, jesteśmy zmuszeni
wypisać się z partii Korwin. Przecież pan Janusz Korwin-Mikke znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi i poglądów, które tak naprawdę głosi od dziesięcioleci i które pozostają niezmienne, więc tak naprawdę nikt nie powinien być zaskoczony tym, co w tej chwili pisze i mówi pan Janusz. Oczywiście wiemy, że Janusz Korwin-Mikke takie wypowiedzi miał już wcześniej, od lat był znany z takich prorosyjskich różnych wypowiedzi, mniej lub bardziej prorosyjskich, natomiast w zwykłych, spokojnych czasach pokoju był to tylko jakiś taki irytujący ekscentryzm, natomiast od kilku tygodni jest to temat numer jeden w Polsce i pewnie jeszcze długo będzie i w obliczu takiej sytuacji, w obliczu wojny na Ukrainie, w obliczu tego, jak dużym problemem to się dla nas stało, nie jesteśmy w stanie nadal się identyfikować jako partia Korwin, bo partia się nazywa tak, jak się nazywa, prawda? Trudno się odcinać od wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego z etykietką partii Korwin. Wszyscy wiemy, że pan prezes z jednej strony ma ogromne zasługi dla ruchu wolnościowego, ale z drugiej strony wiemy, jak szkodliwe są jego niektóre wypowiedzi. Z szacunku dla jego zasług postanowiliśmy nie ścinać starych drzew, po prostu posadzić nowe, jak to powiedział poseł Dobromir Sośnierz, mając świadomość, że Janusz Korwin-Mikke po prostu powoli zmierza do emerytury. Wygląda na to, że między innymi pan Dobromir Sośnierz żył nadzieją, że w Polsce nie wydarzy się jakiś dramat i wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikkego nie zaszkodzą tak bardzo partii Korwin czy Konfederacji. Niestety wybuchła wojna, i mamy to, co mamy. Chcemy tylko po prostu, żeby nie być podpisywanym jako członkowie tej formacji pod tymi tezami. Głośno i wyraźnie mówimy, że od tych wszystkich wypowiedzi się odcinamy. Panie Jakubie, ale wy przecież wciąż jesteście w Konfederacji. Teraz nie będą was się pytać o kontrowersyjne wypowiedzi prezesa waszej partii, tylko kontrowersyjne wypowiedzi jednego z liderów Konfederacji. Gdybyście rzeczywiście chcieli odciąć się od pana Janusza, to musielibyście również odejść z Konfederacji. Ale wtedy, niestety, musielibyście pożegnać się również z Sejmem. Formuła Konfederacji jest otwarta, nigdy tego nie ukrywaliśmy. Formalnie nic się nie zmienia. Wczoraj byliśmy posłami Konfederacji, dzisiaj jesteśmy posłami Konfederacji, jutro też będziemy posłami Konfederacji. No właśnie, wydaje się, że ten ruch nic nie zmienia. Panowie wciąż będą musieli się tłumaczyć za kontrowersyjne słowa jednego z liderów Konfederacji, i wciąż, tak samo jak przedtem, będą mogli rozmawiać o gospodarce, przedstawiać wolnościowe i wolnorynkowe projekty. Jedyna różnica jest taka, że będą to robić pod swoim szyldem. Z drugiej strony faktem jest, że wiele osób nie głosowało na partię Korwin właśnie przez kontrowersje związane z panem Januszem Korwin-Mikke. Teraz z podobnego powodu ludzie nie głosują na Konfederację. Dodam tylko, że nowa partia wolnościowa w Konfederacji raczej tego nie zmieni. W mojej opinii, i mówię to od dosyć dawna, pan Janusz Korwin-Mikke powinien przejść na polityczną emeryturę, powinien zostawić młodym w spadku partię Korwin i samemu zostać obserwatorem albo po prostu publicystą. Wiem, że są tacy, którzy twierdzą, że partia Korwin bez pana Janusza nie przeżyje, ponieważ żadna partia, której liderem był pan Janusz, bez niego nie przeżyła. A czy każda z tych poprzednich partii miała tylu bardzo dobrze znanych i młodych polityków? Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądaliście Info24 News.